Dzięki zaangażowaniu i współpracy gminy Starachowice, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach oraz Starachowickiego Klubu Amazonek udało nam się, drodzy Państwo, zorganizować tak cudowną niedzielę, białą niedzielę i z tak wspaniałą pogodą. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej białej niedzieli tu pod Skałkami oraz tych wszystkich, którzy uczestniczyli w Marszu Różowej Wstążeczki, którą rozpoczęliśmy tam na kościele na górze. Maszerowaliśmy przez miasto, żeby dać wyraz i żeby przypomnieć, że profilaktyka wciąż ważna, stąd wasza obecność tutaj, myślę, że też temu służy. W zastępstwie pana Marka Materka, prezydenta, który zbliża się tutaj z raną na prawym ramieniu. Tak, oddał krew. Pan prezydent oddał krew, to już wiemy. To ja w jego imieniu pozwolę sobie otworzyć tą wspaniałą imprezę. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie Państwa witam. Dzisiaj taki szczególny dzień. Po raz kolejny biała niedziela w Starachowicach. To jest ten czas, kiedy mamy uświadamiać sobie, jak ważna jest dla nas profilaktyka. Zawsze łatwiej jest zapobiegać chorobom, niż je potem leczyć. Bardzo często w swoim życiu, w biegu zapominamy o tym, żeby zrobić sobie badania. Jesteśmy zabiegani, zapracowani. Często nie przywiązujemy do tego wagi. A to jest tak bardzo ważne, bo to jest nasze zdrowie. Ja zachęcam Państwa do odwiedzania wszystkich stoisk. To, co mamy tu do zaoferowania, już zostało powiedziane, dlatego nie będę się powtarzała. Natomiast bardzo serdecznie Państwa zapraszam do tego właśnie, abyście tutaj mogli zapoznawać się ze wszystkimi możliwościami, jakie oferuje dzisiaj Biała Niedziela. I żeby nie przedłużać, życzę Państwu zdrowia, bo zdrowie i życie ludzkie jest rzeczą bezcenną. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dziękujemy bardzo. Pani prezes. A ja, proszę Państwa, coś powiem o profilaktyce. Szanowni Państwo, witam gorąco wszystkich uczestników dzisiejszego marszu i dzisiejszej białej niedzieli. Ideą Marszu Różowej Wstążeczki jest zachęcenie kobiet do wykonywania regularnych badań profilaktycznych, popularyzowanie wiedzy o raku piersi oraz okazywanie wsparcia kobietom w walce z chorobą nowotworową. Naszą misją jest niesienie otuchy, nadziei i wiary tam, gdzie jej zabrakło. Ludzie zawsze bali się chorób. To właśnie strach sprawia, że wiele kobiet odkłada badania profilaktyczne. Gdy się na nie decydują, często już jest za późno. Dlatego tak istotne jest, by umieć otwarcie mówić o problemie, od którego nie da się uciec. Nie pozostaje nic innego, jak zmierzyć się z nim. Pojedynkiem jest to bardzo trudne i często skazane na porażkę. Dzisiejszy marsz jest dla osób zdrowych, chorych na raka, jak i tych, które pokonały tę chorobę, gdyż możemy znaleźć się w każdym z tych etapów i nigdy nie wiemy, kiedy to może się stać. Biała Niedziela w Starachowicach jest to bardzo duża impreza z zakresu profilaktyki zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia. Organizatorami jest gmina Starachowice, powiat starachowicki oraz Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej i Starachowicki Klub Amazonek. W dniu dzisiejszym impreza rozpoczęła się właśnie mszą świętą Amazonek i przemarszem ulicami miasta w ramach Marszu Różowej Wstążeczki. Marsz dotarł już właśnie pod scenę. Pan wiceprezydent Miśkiewicz, pani starosta Danuta Krępa i pani prezes Lucyna Młynek dokonały uroczystego otwarcia imprezy i w tej chwili właśnie rozpoczynają się występy już artystyczne. Obok nas są stoiska medyczne, gdzie można wykonać wiele rodzajów badań, uzyskać na miejscu konsultacje lekarskie, ale też można skorzystać ze smacznego, dobrego i zdrowego poczęstunku. Także to wszystko dla mieszkańców Starachowic i gości, którzy w tym dniu do nas przyjadą.
Od 1 maja bieżącego roku na terenie Starachowic ruszył projekt Teleopieka szansą dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów na życie bez barier. W ramach tego projektu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 130 osób niesamodzielnych, seniorów ze Starachowic otrzyma do użytkowania urządzenie do teleopieki medycznej w postaci opaski na rękę. To urządzenie posiada następujące funkcje. Posiada detektor upadków, pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, geolokalizację. Każda osoba niesamodzielna, nawet jeżeli nie będzie sama w stanie wezwać pomocy, zostanie ta pomoc jej udzielona. To urządzenie działa niezależnie od woli człowieka, także zapraszamy wszystkich mieszkańców, wszystkie osoby niesamodzielne, zależne, seniorów do zgłaszania się do projektu. Od 21 maja zostanie uruchomione biuro projektu w Galerii Skałka. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w projekcie, do zgłaszania zarówno samodzielnie, jak i członków rodzin, znajomych, bliskich, sąsiadów, przyjaciół. Zapraszamy do Galerii Skałka. Biuro projektu mieszczące się w Domu Seniora będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 16-19. Jak Państwo wiecie, jesteśmy współorganizatorem Białej Niedzieli, która odbywa się na placu rekreacyjnym pod Skałkami w niedzielę 20 maja. Cieszymy się, że po kilku deszczowych dniach wreszcie wyszło słońce i bez obaw o złą pogodę możemy uczestniczyć w tej fajnej imprezie, w tym pikniku rodzinnym połączonym z Marszem Różowej Wstążeczki. My jako pracownicy służby zdrowia zawsze chętnie w maju wychodzimy do Państwa z takimi akcjami. Tym razem również przyłączyliśmy się do współorganizacji Marszu Różowej Wstążeczki. Cieszymy się, że jest tak bardzo dużo innych podmiotów, które również uważają, że profilaktyka zdrowia to bardzo ważna rzecz. Tradycyjnie jesteśmy z punktem diagnostycznym, w którym można sobie zmierzyć ciśnienie, poziom cukru we krwi, poziom cholesterolu. To takie nowo w tym roku. Cieszymy się, że z tym badaniem, co prawda takim wstępnym, ogólnym, ale możemy wyjść do Państwa. Ponadto mamy tutaj punkt informacyjno-promocyjny oddziału kardiologicznego, zlokalizowany nieco dalej, oraz stanowisko edukacyjne, w którym panie mówią o zdrowym trybie życia, zachęcają do aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, a także udzielają informacji na temat prawidłowej diety, diety cukrzycowej i udzielają innych informacji bardzo przydatnych w codziennym życiu do tego, by pozostać zdrowym. Również po raz pierwszy w tym roku zorganizowaliśmy stanowisko Fundacji DKMS, czyli rejestrujemy potencjalnych dawców komórek macierzystych. Miło nam jest nawiązać tą współpracę. Mamy nadzieję, że to już po raz trzeci, po raz pierwszy na zewnątrz w imprezie plenerowej, natomiast już dwa razy w pomieszczeniach, że tak powiem, w imprezach zamkniętych braliśmy udział. Służymy zawsze wiedzą, pomocą. Jesteśmy dla Państwa. La cucaracha, la cucaracha, ya no quiere caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para gastar. ¡Olé! Podczas tej akcji badamy dzieci w przedziale wiekowym 9 miesięcy, 6 lat. Oceniamy jamę brzuszną, narządy na szyi. U chłopców worek mocznowy, u dziewczynek narządy miednicy mniejszej. Główny nacisk kładziemy na diagnostykę bardzo wczesną, przed pojawieniem się objawów chorób nowotworowych. Badanie jest całkowicie bezbolesne. Serdecznie zapraszam. Przedstawiciela firmy Provost się nam pojawiła. Pani przedstawicielka, Magdalena. Raczej bym powiedział. Przedstawicielka, tak.
Czekamy jeszcze na pana prezydenta, pana Marka Materka. Jest pan prezydent. Czekamy na przedstawiciela Banku Pocztowego. Jest pan z Banku Pocztowego. Sami panowie, tak. I Life Plus. I Life Plus również. Serdecznie. Panie prezydencie. Szanowni państwo, chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy dziś wsparli gminę Starachowice, powiat starachowicki i wszystkich współorganizatorów, w tym Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, w tym, żeby Biała Niedziela mogła się odbyć. Badania onkologiczne dla dzieci organizujemy w Starachowicach po raz pierwszy i organizujemy je dzięki naszym sponsorom, czyli firmom, które zostały przed chwilką wymienione, i dziś chciałem im serdecznie za to podziękować, a państwo podziękujcie im gorącymi brawami. Brawa, drodzy państwo, naprawdę szlachetne działanie tych firm. Bardzo serdecznie dziękujemy. No to proszę bardzo. Dziękujemy serdecznie. Darczyńcy, pokażcie się. Tak. Drodzy państwo, prosimy raz jeszcze o gorące brawa. Pierwszy od państwa prawej, Bank Pocztowy, w środku pani przedstawicielka Prowostu i Life Plus. Life Plus. Kultury w Pawłowie, w układzie taneczno-wokalnym. Powolutku, ale to jeszcze nie koniec. Na Street World Parku odbywa się wyciskanie sztangi, wielokrotne wyciskanie sztangi leżąc. Tam możemy wygrać również cenne nagrody, tak jak karnety do klubu siłowego Viking, jak koszulki, ręczniki. A tutaj przed państwem wystąpi, będzie pokaz fitness klubu Endorfina. Fish, a little one in the best.